roku się nie udało, w tym roku wydawało się, że również, a mimo wszystko wspaniała impreza się odbyła. No to dowód na to, że trzeba walczyć do końca, nie wolno się poddawać. Mieliśmy w czerwcu taki moment, tak, że no chyba warto to zrobić, bo było wiadomo, że obostrzenia łagodnieją, idą wakacje, a jakby doświadczeni roku ubiegłego pokazywało, że w sierpniu te imprezy i w lipcu mogą się odbywać, więc nowa szybko propozycja terminu padło na 22 sierpnia, tydzień przed zakończeniem wakacji. No i zdecydowaliśmy, że limit zrobimy na 400 osób, żeby później znowu nie musieć czegoś ograniczać, odwoływać. I okazało się, że te 400 osób to była liczba trafiona w dziesiątkę, bo praktycznie nikomu nie musieliśmy dzisiaj odmówić i tak jak 400 osób miało stawić się na starcie, tak się stawiło. W zeszłym roku bieg został odwołany i daliśmy taką możliwość dla uczestników, że kto chce wystartować w kolejnej edycji, my te pieniążki, że tak powiem, zamrozimy. Kto chciał zwrot, otrzymał zwrot. No a tutaj rzeczywiście pierwszeństwo było dla tych, którzy mieli pakiet opłacony, później otwarte zapisy. No i tak jak wspomniałem, do 400 osób dobiliśmy. Ja zawsze, gdy biegnę w biegu Osińskiego, to jednak przede wszystkim czuję się jako tę część sportowej rodziny, biegowej rodziny Szczecinka. Oczywiście z racji kompetencji i sportu, który pode mnie podlega, to również patrzę takim gospodarskim okiem na to, co się dzieje na biegu, jak ten bieg jest zorganizowany. Zresztą zawsze ten bieg będę z ogromnym sentymentem wspominał z racji tego, że pracowałem w ośrodku sportu i rekreacji i dołożyłem jakąś tam cegiełkę do organizacji tego biegu. Ja zawsze tak właściwie od samego początku, jak biegam, to sobie taką granicę honoru ustaliłem, żeby przebiec kilometr poniżej 6 minut. Dzisiaj zrobiłem 5:39, uważam, że to jest jak na mnie, jak na moje już 70 plus, to jest dobry czas. Jestem zadowolony, także jest okej.
trudności na trasie były? Nie było. Ten bieg był zdecydowanie łatwiejszy. To jest rzeczywiście szybka trasa Osińskiego. Jak ktoś chce sobie rekordy robić, to asfalcik zresztą tu dla mnie, dla Marcina jest idealna trasa. My już biegaliśmy 15 km dookoła jeziora na tym biegu, który jest organizowany również corocznie, tylko pandemia go teraz zdjęła. Tam było wiele trudności, były korzenie, trasa, górki, natomiast to był dla nas komfort, więc czysta przyjemność i pogoda dopisała, więc rewelacja. Staram się przynajmniej raz w tygodniu przebiec zwykle 14 km, bo robię tak dookoła jeziora. No i bez jakiegoś napinania się, tak? No ale tutaj są zawody, to już, wie pan, jest taka adrenalina. Ja sobie zawsze powtarzam, że nie będę się napinał, że spokojnie, a potem no, patrzę jedna, druga, trzecia, dziewczyna mnie wyprzedza, no to trochę tam dodaję gazu, tak? No to tak jest, trzeba uważać po prostu. Żona dobiegła przed panem, czy to oznacza, że dzisiaj pan gotuje obiad? Ja zazwyczaj gotuję obiady, ale też i zazwyczaj żona dobiega przede mną. To już jest pewien kanon i bardzo się cieszę. Będę zaniepokojony, kiedy to żona będzie wolniejsza ode mnie i ją wyprzedzę. Ja zawsze jej serdecznie gratuluję, jest po prostu lepszym sportowcem. I mimo tego, że te czasy są ważne i zawsze patrzy się na te czasy i ktoś, kto stara je do rywalizacji, bo to jest wciąż wyścig, to chce, żeby ukończył ten bieg jak najszybciej, to dla mnie to przede wszystkim jest zabawa i nie ma większej, szczerze powiem, zupełnie serio, że nie ma większej radości i dumy do tego, gdy biega, przebiega się przez ulicę swojego własnego miasta i uczestniczy w swoim ukochanym mieście w biegu w ulicznym, 37. biegu ulicznym Winanda Osińskiego. Rozumiem, że zachęcasz innych do pójścia w twoje ślady. Oczywiście, zachęcam wszystkich niepełnosprawnych, żeby ćwiczyli, uprawiali sport. Za rok oczywiście nikt z nas nie będzie młodszy, ale rozumiem, że pan również staje na starcie i znowu kilometr poniżej piątki. No bardzo chciałbym, wie pan. No, w moim wieku już takich się długich jakby planów nie robi. Nie dostaje się już kredytu w banku, wie pan. Różne są ograniczenia, ale oczywiście, jeżeli będę się dobrze czuł, to od lat nie opuściłem żadnego biegu osińskiego. Uważam, że to jest super taka wizytówka miasta. To jest bardzo dobrze odbierane wśród biegaczy w całej Polsce, więc na pewno będę chciał pobiec, jeżeli tylko zdrowia i sił starczy. Rozumiem, że plan na przyszły rok to powrót do, że tak powiem, biegowej normalności, czyli oprócz biegu głównego mnóstwo imprez towarzyszących. No dokładnie, bo no tutaj w związku z tym, że mamy wakacje, głównie dlatego ciężko byłoby te biegi młodzieżowe w jakiś taki racjonalny sposób zorganizować. Natomiast no, jeśli wszystko pozwoli, to mieliśmy zawsze taką datę, ostatni weekend kwietnia i wtedy w 2022 roku zaprosimy, tak jak dziś na 9 rano, ale rozpoczniemy od biegów młodzieżowych.